albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Aleluja. Przyszedł po to, aby nas zbawić, mnie, każdego z nas. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański, i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Tak w skrócie ten początek tylko, abyśmy sobie przypomnieli i mieli ten nastrój taki, przypominając sobie te czasy, kiedy Pan Jezus się narodził. A ja teraz osobno witam serdecznie Kozakowice. Również witamy. 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 Ja sobie tak pomyślał, że was tam gdzieś zasypało i co. No mało nie zasypało. Fajnie. No jeden. No teraz będziemy dalej mówić. Kilka pieśni tak zaśpiewamy normalnie. Potem będziemy kolejny śpiewać, cieszyć się. Czekaj, potem Przemek będzie miał krótkie słowo, bo my to trochę dzisiaj chcemy inaczej. Tak, króciutko. A później będziemy mieli taki wieczór, kolęd, kilka kolęd zaśpiewamy wszyscy. No i potem każdy może powiedzieć, co będzie chciał. Potem będzie konkurs Biblii. No. Przygotujcie się. Stopnie będziemy stawiać. No, stopnie będą. Ale tu na dół. Zobaczymy Pana, ile umie. 101. Gwiazduje miłość, stąd to Boży jest nam.
Thank you.
powstali, kiedy już mamy coś na stole też, a potem będzie też i dla ducha. Wszechmogący Boże Ojcze, oto chylimy czoła przed Twojej tronie i chcemy Ci podziękować, oddać chwałę i cześć w imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa, któregoś posłał tu na ziemię, aby nas wychowali. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to. I tak prosimy Cię o błogosławieństwo na ten czas, na to nasze spotkanie, Panie. Odbierz sobie chwałę z naszych serc. Dziękujemy Ci za ten pokarm, który mamy na stole, który będziemy spożywać. Prosimy Cię, abyś raczył go pobłogosławić nam, byśmy go spożyli w posiłku ciała. A też Tobie chcemy podziękować szczególnie za ten pokarm dla ducha. Panie, błogosław nam. Sprawa, abyśmy wyszli tu z tego miejsca rozradowani i z nadzieją patrzyli na przyszłość, że Ty jesteś i ufność mieli, że Ty jesteś zawsze z nami, jako Wszechmogący Bóg, Jezus Chrystus. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty teraz jesteś tu wśród nas, bo to obiecałeś, że tam gdzie dwóch lub trzech w Twoim imieniu spotyka się, tam jesteś wśród nich. Tak oddajemy Ci chwałę, cześć, uwielbienie i zajmij pierwsze miejsce wśród nas. Panie Jezu, i błogosław każde serce na tym miejscu. Amen. Smacznego. Żyjcie się swobodni. Czystujcie się, co jest na stole. Wszystko jest do spożywania. A w międzyczasie będziemy jeszcze też i uwielbiać. Pociągidła pełne wagonów, lecz miłość Pana wyrwała je z toru, bo trakcja ta musi być czysta. Jeśli bym chciał
Panie mój tato, jestem kolej swej wykonawcą. Pociągiłam pewnie za to, króciutko, niedługo.
czas. I myślę, że Bóg jest wśród nas. A ja wiem, że jest. Alleluja. Amen. Jest. W Jego imieniu schodzimy się tutaj. Nieważne, czy to jest świątek, piątek, sobota, niedziela, Wigilia czy Wielkanoc. Jest taki sam. Nie zmienił się. I wszyscy wiemy, że na każdy rok są obchodzone te święta. Wiemy też, że dzieci narodziły się 2000 lat temu. Syn dostał Boga nam dany. Mówi dalej fragment z księgi proroka Izajasza. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny. Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci. Aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Alleluja. Darowany nam został Jezus Chrystus jako nasz Pan. Przyszedł na tę ziemię, aby spłacić dług, jakby byliśmy winni Bogu Ojcu. Dobrze wiedział Bóg o tym, że nie mogliśmy temu sprostać. Nie jest możliwe spłacić ten ogromny dług, jaki mamy, jaki wszyscy mieliśmy bez Boga. Prorok Jeremiasz mówi, czy pantera, czy murzyn może odmienić swoją skórę? A czy wy, przywilki do zwykłą, możecie dobrze czynić? A pantera swoje pręgi, czy może odmienić? Jak i my, przywilki do zwykłą, nie możemy odmienić się sami na własny rachunek, bo jesteśmy zbyt słabi przed Bogiem. Kiedyś, kiedy nadszedł dzień 24 grudnia, kiedy była Wigilia, myślałem, że dokładnie w tym czasie rodzi się Jezus. Ale dzisiaj wiem, że to jest pamiątka, bo On jest pełen chwały Bóg. Jest to pamiątka, którą obchodzimy. Przypominamy sobie to wielkie dzieło zbawienia. Przypominamy sobie to, jak anioł przyszedł do nich, do tego ludu, do Marii i Józefa, mówiąc: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń. Dotyczy to nawet nas. I mówi dalej: gdyż dziś narodził się was Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Wiemy, że to wydarzenie miało miejsce około 2000 lat temu. Wiemy też, że umarł za nas, w nasze miejsce, na krzyżu Golgoty. Ale wiemy, musimy sobie zdawać sprawę, że nasz Pan zmartwychwstał. I czytamy w liście do Kolosan, że w nim, w Panu Jezusie Chrystusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, co jest na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało stworzone.
On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Gdyż, czytamy dalej, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I my, jego lud, mamy pełnię w Jezusie Chrystusie, bo on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. On, dzięki niemu, przez niego wszechświat został stworzony. Chrystus w nas zamieszkujący jest nadzieją chwały Boga. Chrystus, który mówi Słowo Boże, jest wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Nie widzimy Go fizycznymi oczami, ale wiemy, że przez Ducha Świętego przebywa wśród nas. Widzi nasze serca. I to jest najważniejsze. Widzi nas samych. I chce, abyśmy pomyśleli przez chwilę, zastanowili się nad swoim życiem, ale zastanowili się, czy w tych świętach, do czego przywiązujemy ważniejszą wagę? Czy do tego wydarzenia, czy do tego tej uroczystości? Tak wiele ludzi dzisiaj żyje na własny rachunek. Ale kiedy przychodzi dzień świąt, mówię, wiele, nie wszyscy. Ten dzień obchodzą, a potem dalej żyją na własny rachunek. Dlatego Bóg nie chce, aby oni tylko pamiętano święta. Bóg nie chce, aby pamiętano dni uroczyste. Bo każdy dzień jest dniem uroczystym i powinien być w naszym życiu dniem uroczystym dla Boga. Dzisiaj, kiedy patrzymy choćby tutaj na tej sali, widzimy tą choinkę. Piękna jest ta choinka. Jest to ozdoba. Przypomina o święta. Ale czy to piękno jest w naszych sercach? Czy nasze serca są ozdobione uczynkami Bożej sprawiedliwości, Bożej świętości? Dlatego Pan Jezus nawołuje nas dzisiaj, że jest wielkim, wszechpotężnym Bogiem, który narodził się u Bogi. W tej stajni, w tej gospodzie. W stajni jest tam opisane bodajże. Ewangelii Łukasza, Ewangelii Mateusza za ten opisany. Narodził się Zbawiciel całego świata. Narodził się ktoś, kto jest pełen chwały i uwielbienia. Ale czytamy w liście do Filipian, że który chociaż był w postaci Bożej, nie ubierał się zachowaniem przy tym, aby być równym Bogu, lecz wybacz się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Gdybym chciał mówić na temat krzyża, na temat jego śmierci na krzyżu, byłoby zbyt długo to trwało. Ostatnio przeżywałem rozdział 53 Księgi Izajasza, 1 Piotra 2,24, 2 Koryntian 5,21. Tam mówi Biblia o miłości Boga do człowieka. Tam mówi, jaką Chrystus zapłacił cenę.
Na krótko został uczynionym, mówili do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, na krótko Chrystus został uczyniony mniejszy od Boga, aby stać się człowiekiem z postawy. Różniło go tylko to od nas, że był bez grzechu. Musiał być bez grzechu, aby wziąć nasz grzech. Nie mógł ktoś grzeszny brać grzechy innych. Pierwszy sam, kiedyś byli kapłani w Starym Testamencie i musieli wielokrotnie składać ofiary. Pierwsze za siebie, później za innych. Wielokrotnie. A mówi list do Hebrajczyków, że i tak te ofiary nie były w pełni skuteczne. Dopiero ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze została złożona. Raz na zawsze została krew przelana. I raz na zawsze zostało przebite ciało. Dzięki wierze możemy przychodzić do Pana i prać swoje szaty do krwi baranka. Księga Objawienia 22 rozdział 14 werset mówi, że ci, którzy biorą swoje szaty w Jego krwi, mają prawo do życia wiecznego, do drzewa, do miasta najświętszego, które jest w niebie, u góry. Najważniejsze jest, a wiecznie. Pięknie jest, kiedy przechodzimy przez miasta, oglądamy wystawy, czasem w domach, choinki, różne światła, światełka. Pięknie to wygląda. Ale niektórzy zasiadając do stołu wigilijnego, zasiadają złości, niepojednania, nienawiści i gniewu. To jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Bóg nie chce takiego czegoś. Bóg chce, aby to także nas łączyło. Bóg chce, aby ludzie nie gniewali się. Bóg chce i Bożym pragnieniem jest, aby ludzie zaczęli patrzeć na siebie z miłością. Ale dzisiaj, kiedy obserwujemy świat, to ludzie jeden drugiego prędzej zamordował. Dał coś z miłości. Dzisiaj widzimy, że nawet wśród tak zwanych chrześcijan jest wielkie zwodzenie. Szatan robi swoją robotę. Diabeł nie walczy o tych, których ma z tego świata, ale walczy o każdego z nas. Chodzi wokoło, ale jak lew ryczący, szukając, kogo pochłonąć. Ale Bóg daje recepty. W Nowym Testamencie liść z Piotra, liść z Jakuba mówi, że mamy poddać się Bogu i przeciwstawić się Mu, a On ucieknie od nas. Nie pozwólmy zastraszyć się temu złu. Nie pozwólmy zastraszyć się tej hordy piekła, jaka dzisiaj atakuje. Szatan może w niewidoczny sposób nas atakować przez myśli. A tym chyba najwięcej przyszłym. Bóg chce, aby nas pomógł. Był wypełniony Jego myślą, Jego wolą. Dzisiaj, choć mamy dzisiaj 21 grudnia, za 3 dni jest to rozpamiętywanie, kiedy narodził się nasz Zbawiciel, że przyszedł dla nas, do nas, aby rozjaśnić nasze serca, aby rozpromienić nasze twarze, aby wypuścić jeńców na wolność i więźniów, a skazanych na śmierć wyratować. Przyszedł po to, abyśmy byli Jego ambasadorami na tej ziemi. Aby świeciło w nas Jego światło. Abyśmy byli światłością w tym ciemnym miejscu, jakim jest teraz ta ziemia przez grzech, jaki zdecydował się w większości świat. Dlatego Bóg nas nawołuje i wręcz prosi,
abyśmy zatrzymali się na chwilę w swoim biegu codziennym w tym świecie, w tej pracy, na wale różnych problemów. Znaleźli sobie czas na Słowo Boże i na modlitwę. Zastanowili się, Panie, czego od nas oczekujesz? Wiecie, kiedy parę dni temu rozmyślałem nad poświęceniem się Chrystusa, to ja powiedziałem, Boże, tak myślę, mówię, Panie, ja się w ogóle, cóż ja mogę? Cóż za poświęcenie? Jeszcze wcale, Panie, Tobie nie poświęcę. To Ty wyrzekłeś się chwały, aby przyjąć cierpienie. To Ty wyrzekłeś się uwielbienia, aby przyjąć ból. To Ty przyjąłeś odrzucenie, aby miało być akceptowany przez Boga. Aby mógł być Jego synem, Jego dzieckiem. To On poświęcił się. Poświęcił się, rodząc się, mieszkając na tej ziemi przez lata, gdy przyszedł koniec, przyszedł krzyż, który był niezbędny dla naszego życia, niezbędny dla naszego zbawienia. Gdyby nie On, nie Pan Jezus Chrystus, to wiedzcie, że nie byłoby nawet tutaj nas wszystkich. Gdyby nie Pan Jezus Chrystus, nie byłoby się z czego cieszyć. Wielu ludzi mówi, a ja mam swoje życie. Jeszcze tak dobrze żyję. Po co mi do życia Bóg potrzebny? Wielu ludzi mówi, ja własnymi rękami zapracowałem sobie na chleb powszedni. Ale nie zdają sobie sprawy, że sam Bóg powiedział, chcę przytoczyć to miejsce, które jest zapisane w Księdze Mojżeszowi. Bóg mówi tak, abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim Ojcom, jak się to dziś okazuje. Bogactwo. Jak wiemy, chyba nikomu z nas nie nadbywa pieniędzy. Ale bogactwo to to, co dostajemy. Często słyszałem, co mi Bóg dał, ja to musiałem ciężko na to pracować, ale Bóg mówi, ale Bóg dał Ci siłę, żeby mógł na to pracować. Pomóc. Kiedy czytając ten fragment, zrozumiałem, że wszystko, co mamy, to mamy z łaski. Dzięki łasce żyjemy, dzięki łasce możemy jeść, pić, dzięki łasce mamy to, co mamy na stole. Dzięki łasce Bożej, nie dzięki temu, że zasłużyliśmy. Bo ja mogę powiedzieć, że każdy bezpłusemon zasłużyliśmy na wieczne potępienie i piekło. Ale ktoś się znalazł, kto dał siebie samego ofierze na okupę. Ale żeby dać siebie na okup, musiał przyjść ten dzień radosny narodzenia tego człowieka. Narodzenia się jako dziecko. Jako małe dziecko, dorastając w normalnej rodzinie. W rodzinie bogobojnej. Ale wiemy jedno, że tak naprawdę czytamy Boże Słowo, że tak prawdziwym Jego Ojcem był Bóg. Nie jest. Bo pisze, że był poczęty z Ducha Świętego. Z Ducha Bożego, który jest święty i czysty od dziewiątego Bożego. Przyszedł na nas. Przyszedł, aby dać nam radość. Radość ze zbawienia. Radość z tego, że możemy być dzisiaj Jego dziećmi. To jest niesamowita łaska, niesamowity przywilej. Przyszedł, aby nas ubłogosławić samym sobą. I dlatego chcę jeszcze powiedzieć, że Bóg jest potężny Bogiem. Nie ma potężny. Można by było jeszcze wiele mówić na ten temat, ale brakłoby chyba czasu. Ale najważniejsze możemy wyczytać w tej księdze. W Piśmie Świętym. Jeśli ktoś nie ma, tam są na stole, na stoliku Nowe Testamenty.
jeśli ktoś jeszcze się nie zaopatrzył. I sam Bóg nawet zapraszał, abyśmy czytali te słowa. Nasuwa mi się wiele myśli, ale chciałbym się na tym zatrzymać i powiedzieć jedno. Że ten dzień jest dniem. Naprawdę. Dniem nie tylko uroczystości ozdób, ale dniem naszego zbawienia. Chwała Jemu za to. Niech Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony i wywyższony za to, że zgodził się, że przyszedł z własnym domem złożyć własne ciało. Ale pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że wszystko, co mamy, to jest sobie dobrze. Nie otwórzmy się na to, się ja, my i wy wszyscy. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Was strzeże od złego. Nas wszystkich. Tym słowem chciałbym zakończyć moją usługę i powiedzieć, że można było wiele rozważyć. Wielu mówić na ten temat. Niech będzie chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Moi drodzy, tak patrząc się na miasto, na nasze mieszkania, niekiedy przychodzą te dni Bożego Narodzenia, tak to nazywamy, kiedy narodził się nasz Zbawiciel. Nawet to dla oka jest piękne i te kilka świeczek, i ta choinka, ale to nas nie zbawi. To, że mamy, to jest tylko, aby nastrój był jakiś taki świąteczny. Abyśmy mogli przypominać sobie te czasy, kiedy Pan Jezus się narodził, jak się ludzie cieszyli. Nie wszyscy oczywiście, bo byli tacy, którzy się martwili tym, że zostanie im odebrane królestwo, bo przyszedł król na świat. Ale my wiemy, po co przyszedł Pan Jezus. I cieszymy się z tego i radujemy się z tego. I aby te nasze serca były tak przyozdobione, miasta, nasze mieszkania, na choinka, aby były takie piękne, czyste, wspaniałe, radosne i aby wielbiły Pana. Tego Wam życzę wszystkim, smacznego czymś się, jedzcie, pochudnie wszystko, a to mamy z łaski od Pana naszego, nie od tego malutkiego dzieciątka, ale od tego potężnego Boga, z łaski za darmo to mamy, smacznego, niech Was Bóg błogosławi. To spożyjmy. Prawo Pała na wysokości, pała na...
wysokości, chwała na wysokości, a bo tu na ziemi. O Panie Błogu, Jaszem być prawym, narodzony dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a bo tu na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a
Bo jak nie pójdą dziewczynki, to mamy pójdą. No, to chyba wie, gdzie trzeba iść sklepać. No. Bo moja nie chce iść. Dobrze, na tej wierszy, to proszę tej wierszy. Pójdźmy razem do Betlejem, prawie dobry święty gród. Tam jest stali w biednym żłobie Boży się owe dzieci. Z łaski niebios Panu tam rodzi nam się Chrystus Pan. Nad uśpionym cichym polu brzmi anielski głośny wój. A gwiazdy lub srebrne dzwonki wyciągają mi pod chór. Wielki Boże, pełnię chwał, żeś Ty dziś człowiekiem stał. Brawo! Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka. Spotkamy się, by spełnić czas w rodzinnych, ciepłych gniazdkach. Usiądziemy przy stole pod choinką i gwiazdą. Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. Święta, święta, czas kolędowania. Święta, święta, narodziny Pana. Dziękujemy. Dziękujemy Kasi za piękne wykonanie pieśni i wierszyka. I czekamy na tą drugą artystkę. No teraz jeszcze zaśpiewamy dwie kolędy, a na ten czas nie tam... Ale umiesz na to, nie wiem, co się możecie wezmę. No, wezmę, okej, może mogę. Thank you.
Dobre. 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 Dob
Drugie pytanie. Kim była Maria dla Elżbiety? Krewną. Siostrą. Dobrze odpowiedział. Krewną. No. Drugi punkt. Stasiek to odpowiedział, tak? Tylko musi być porządek, rynki do góry. Może być, bo dlaczego? No. To ktoś by też chciał powiedzieć, no. Dlaczego ręka do góry w szkole. No. I prosiłbym, aby zastanowić się, rozważyć i zgłosić się. Kto jest autorem piątej z kolei Księgi Nowego Testamentu? Kto jest autorem piątej z kolei Księgi Nowego Testamentu? Apostołowie. To wiadomo. Apostołowie. Dzieje 1:1. Dzieje apostolskie 1:1. Tu to znajdziemy. Januszek powiedział. No to punkt. Grubym drugim. No, owoc mądrzejszy od starego. No. Czwarte pytanie. Dokończ słowa Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą. Co to powiedział? Pyszę. Dobrze powiedział. Pół punktu, bo bez rynki. No. No Zbyszek dobrze odpowiedział. Albowiem moim będą pocieszeni. Mateusz 5:4 to jest. Piąte pytanie. Jak miał na imię człowiek, który wszedł na drzewo, aby ujrzeć Jezusa? Zacheusz. Brawo! Kozakowice punkt. Bo on nie podnosi ręki. Najprędzej była Krysia. Punkt to podnosić, bo będziemy odliczać. I do kąta zaraz. Dobrze. No nie wiemy, jest podpisane to. Pytanie szóste. Krysia była pierwszą. No bo by należało wszystkim, ci co się głoszą, dać punkt. No by my musieli mieć spisaną listę. Dobrze, szóste pytanie. Jaki zawód wykonywał Jezus przed rozpoczęciem nauczania? No, stolarkę. Cieślarz. Zbyszek i Krysia. Pytanie siódme. Dlaczego Zbawiciel urodził się w stajni, a nie w domu? Krysia. Ale pierwsza była. Bo nigdzie indziej ich nie przyjęli, że jakby go spojrzeli w innym domu. Ale dlaczego? Bo nie było miejsca. Ale dlaczego nie w swoim, nie urodził się tam? Spis ludności. Aha, no bo to jest brawo. Ale Krysi też punkt. No, Krysi tej tam wypełnał punkt. Krysi do tam wypełnął. Dobrze. Pytanie ósme. Gdzie zaczął głosić słowo Pan Jezus? Gdzie zaczął głosić?
Pan Jezus. Świątyni. No to chodzi o miasto. Chodzi o miasto. Świątyni. Miasto, nie? No. Świątyni. Miasto. Jerozolima. Miasto. Miasto. A to jest trudne. Wiecie co, nie będziemy podpowiadać, tylko to jest Mateusz 4,17. Kto pierwszy tym właśnie uzyska? Mateusz 4,17. Nie modlitwi. Ani na Janusz? Ktoś tu powiedział? Nie. 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 Ja tu tam oglądam. Ja wiem już, że panie to. Dobrze powiedziałem? Źle. 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 Dobra, przybiegł do mnie. Znajdą. Nie mają. Nie czeka. Proszę, Stasiu? No. Może? No, ale 4,17? Ja. Tak, to już. No. To poczekaj. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżę się bowiem Królestwo Niebios. A przedtem parę wersetów? Przedtem. Gdzie to było? Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielkie. Gdzie to? Dobra, pierwszy znalazł, a przeczytaj Przemek. No, a gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu kraju Zebulona i Naftanego. Kafarnaum. 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 Ja z Galilei się zaczęło, nie? Ruszy z Galilei, ale tam nie chciał słuchać. Tak, ale tylko słuchać i poszedł, nie? Kafarnaum zaczął. Dobra, nie, bez punktu. Muszę gdzieś dalej. I kończył Jezus wskazać i mówić. Pytanie 9. Kim był Mateusz, zanim stał się apostołem? Janusz. Celnikiem. Januszowi. Tam też komuś. Ale to był pierwszy Kozakowice punkt. Chodziło o rękę, a ty była apostoł. Co? Tam, ale tam się patrz, tam... Ja się patrzę. No. Mają po punkcie. Ja na koniec też będę wiedział wszystko, to mi wszystkie punkty wstawię. Wstawię ci. Ja też ja mądry, bo ja mam kartkę. Pytanie 10. O, tu ja mam. Ile demonów przepędził Chrystus opętanego? No. Małgosia. Ale nie wiadomo, czy to dobra odpowiedź. Ale nie. Siedem mówiło, no nie. Nie. Posyłając je w świnie. No, posyłając je w świnie. Legion. Brawo. Stasiu. Daj mu pół, mam. Ale Legion. Dobrze. Jedziemy dalej. 11 pytanie. Ile osób brało udział w ostatniej wieczerzy? 13. Ale nie zaliczyć. Nie ma nie było. Krysia. Nie? Gdzie? 13. 13. Dobrze było. 13. Pół dostajesz. Nie, dostaniesz pół. No to daj mu pół. No. Pytanie numer 12. Co znaczy zamienne imię Jezusa Emanuel? Bóg z nami. No dobrze, dobrze. Brawo. Ja chciałem tak, to powiedzieć, dobra, ale wstrzymałem się. No ma za dużo poszukiwania. Nie podpać, żeby nie ujęli punktu. Ja to od rynku. Bo był niżej. No bo już masz rynek. Pytanie numer 13. Gdzie przez pierwsze swoje lata przebywał Jezus z rodziną? Przez pierwsze. No, sobie. No to jest. Też podchwytliwe w zasadzie. To powinno.
To powinno było być tak punktowane. My to źle zrobili trochę, ale to jest nasza wina. Dodamy jeszcze komuś punktów, jak tego. Takie pytania, te trudniejsze, to powinno być, załóżmy, za 3 punkty, za 4, a nie wszystkie jednakowo. Tak, no, że jemy szczęśliwie. Za rok to tak gdyby punktować. Macie wszystkie szanse. No więc brak odpowiedzi. No, w Egipcie. Mateusz 2,14. Bo uciekali. O, tu pisze tak, 2,14. I wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Jeszcze teraz dwa. Ale my są mądrzy, potem mówię. Dobra, 14. Takie duże miasto i tak zapomnieć. No. 14. Państwo. Państwo. Państwo, przepraszam. Z czym kojarzy ci się imię Bartymeusz? No ale rynka, no to już nie umiesz powiedzieć, pokazać. Co jest z tą rynką, Stasiek? Młode nie mieć ci te punkty. Jednego punkta nie można, ale rynka. Ale dobry jest. No, dobry jesteś, Stasiek. No, z czym się kojarzy? Ze ślepym. Ze ślepym. Bartymeusz. Już odpowiedzieli, a dopiero co odpowiadać. Dobrze, ostatnie pytanie. Tylko pozwolenie. Ja mówię, życzenie to nie, to nie brać udziału w ogóle. Nagrody, nagrody są na stole i będziesz się, Stasiu, jak ty wygrasz, to będziesz te dwie ty małe pomarańcze. No. Jeszcze nie wiadomo, czy zwyciężysz, bo jeszcze jedno pytanie, ale kto był ostatnią osobą, która się nawróciła przed śmiercią Jezusa? No ja muszę. Ten na krzyżu, ten. Tak. Brawo. Jemu. Tak, jest. Brawo. Janusz. No, to powinno być dla 3 punkty, jak co najmniej. No, ale tu będą remisy teraz. Ja? To by trzeba było dobrze. Zwycięzcą jest automatycznie Stasiu Ochotka. Brawo. Brawo. 4 punkty. Januszek ma 3 punkty. Brawo. I jeszcze 3 punkty. Jest remis. Brawo. Wyszło. Ale on ma remis, to już będzie jedno pytanie. Jako, a Kozakowice? Krysia 2. No to razem liczyć, to Kozakowice tam... No, ja nie może być dziedzina na jednego. No, nie ma dziedzina na jednego. Za pierwsze miejsce sobie możesz wybrać piosenkę. Tak. Natomiast za drugie, i z uwagi na to, że darzę wielką sympatią Januszka, a zajął drugie miejsce, chcę mu dać biblię trójjęzyczną. Dostaniesz biblię trójjęzyczną. To moje ten język tylko. Ale się uczy angielskiego. Uczy się. A ja? Tu? No, więc tak. Zaraz otrzyma nagrodę. Zwycięzca. Będzie mu podej pięknie. O, a musisz tam podziękować tutaj. Tam znowu wyjść parę słów, nie co? Zaśpiewać, wiesz, powiedzieć. Dziękuję za walkę, za taką uporczywą walkę i za wielką znajomość Słowa Bożego. Gratuluję. Można kupić? Siódma. Ale jeszcze może wyszedł sobie też 10. 210, tak? 210. A wyszedł też piosenkę. Jaką piosenkę? A ci, co nic nie wygrali? Nie mają żadnej pieśniczki, będą z nami. Pomagać śpiewać. Pomagać śpiewać. Do nas nic nie mówią. To nie mówią ani jednego punktu. Możecie śpiewać z nami. Małgosia 2, Krysia 2, 4. Rodzinnie zwyciężyliście w każdym bądź razie. Tak, to już mają 4 razem. To wy się tam umyślicie wspólnie, jaką pieśń chcecie. O, to no, o. Kozakowice chcą umyślić pieśń. A ta, to tęsknotę. A ty nic żeś nie wygrała i się chodziło. Wygrany pierwsze miejsce chciał 210, więc za pierwsze miejsce. 210.
Niebiańskiej
niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemnie przebaczam po godzinie i w noc weźmę ser. Gwiazda nadziei nad nimi wciąż błyszczy i świeci. I nie zazdrość nie burzy miłości, co grabie ten krąg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boski mąż. Na przepięknych
i poznałem wspaniałej piękności. Róże za ojcą z misku Musi się narodzić dziś.
Tobie całkiem blisko. Bo Pan wcale nie przebywa gdzieś tu w życiu. Yeah.
Duszę ma
Thank you.
szczęśliwe to spotkanie. Szczęśliwe to spotkanie. Szczęśliwe to spotkanie. U nieba złoty bram. Na pewno. U nieba złoty bram. Pewno się spotkamy. Na pewno się spotkamy. Dziękujemy Wam za przybycie i zapraszamy na następny piątek. Życzę Wam w imieniu całej naszej grupy wszystkim zdrowych, wesołych, radosnych świąt. A jeżeli jakieś problemy, to aby przez te święta znikły te problemy. Tego Wam życzymy. I teraz zakończymy modlitwą. Dobrze? Może ja jedną modlitwą, a potem wspólną. Wszechmogący Boże Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który nam darowałeś, za czas łaski, który trwa, że jeszcze wielu ludzi może poznać Twoją moc, Twoją dobroć, Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, że byłeś obecny wśród nas tu na tym naszym spotkaniu. Chcemy Cię uwielbić, dziękować Ci za wszelkie błogosławieństwo, jakie od Ciebie otrzymujemy. A teraz prosimy Cię, abyś nas rozpuścił w Twoim błogosławieństwem. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jaką i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.